Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Post Sponsorowany. Ja nazywam się Patryk Trzaska, a moim dzisiejszym gościem jest uczestnik pierwszej polskiej edycji programu Hotel Paradise, twórca muzyczny, influencer, podróżnik Mateusz Szek, znany również jako Matt Palmer. Dzień dobry. Witam, dzień dobry, miło mi. Miło Cię tu gościć. Ty już dobrze wiesz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, więc taki mały wstęp dla wszystkich słuchaczy i dla wszystkich widzów. No tak jak wspomniałem, Matt był uczestnikiem pierwszej edycji, to uczestnikiem, który powrócił do programu dwukrotnie, z tego co mi się wydaje. Zgadza się, no. To było tak, że no. Jedyny uczestnik chyba, to oczywiście była pierwsza edycja i byłem pierwszym uczestnikiem w ogóle ze wszystkich edycji, w całej historii, który wrócił do programu. I przetarłeś szlaki. Przetarłem szlaki, tak. No i cieszę się w ogóle, że byłem w tej pierwszej edycji właśnie, nie? Bo to pierwszą edycję jednak się pamięta, nie? No to było coś przełomowego też na polskim rynku. To, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, no bo każdy ma pewnie jakieś swoje wyobrażenia a propos reality show, a propos tego, co my tam widzimy. Ale co jednocześnie jest kreacją na potrzeby programu, co jest prawdą, gdzie ta granica się zaciera i jaka jest ta wiarygodność tych programów. I to jest coś, co no, dla mnie też jest niesamowicie ciekawym zagadnieniem i chciałbym dzisiaj trochę Cię przyszpilić do ściany i zadać może parę niewygodnych pytań. Ale zacznijmy od samego początku. Jak znalazłeś się w tym programie i co skłoniło Cię do wzięcia w nim udziału? To znaczy, jeśli chodzi w ogóle o program, ja zawsze miałem takie małe zamiłowania do social media, nie? I jednak gdzieś tam chciałem popłynąć głębiej, a uważam, że telewizja ma nadal największą moc do tego, żeby wykreować kogoś bardzo szybko i zdobyć bardzo szybką popularność, tak? Więc tego typu programy zresztą zawsze też mnie gdzieś tam interesowały. Próbowałem gdzieś tam również do Big Brothera się dostać, tej takiej edycji, która była no przed Hotelem Paradise zaraz. No niestety tam się nie udało mi dostać, byłem jak to się mówi, na jakichś shortliście oczekujących? Tak, byłem na shortliście oczekujących, no ale niestety tam się nie udało. No i generalnie wpadła taki pomysł, było ogólnie tak, że napisała do mnie pewna kobieta, która właśnie napisała do mnie wiadomość, że szykuje się nowe, duże telewizyjne show. Nie mogła oczywiście zdradzić nazwy i czy chciałbym przyjechać na casting. Wtedy mieszkałem w Wielkiej Brytanii, bo mieszkałem w Anglii przez 15 lat, tak naprawdę do Polski wróciłem po programie. No i po prostu zdecydowałem, że wybiorę się na ten casting. Miałem też takiego przyjaciela w ogóle. Najlepsze jest to, że w ogóle ja nie poleciałem tam sam, bo poleciałem tam z moim przyjacielem. Bo to była też... Z Chrisem, dokładnie. Była to chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, jedyna edycja, w której dwóch znajomych ogólnie dostało się do jednego programu. Więc braliśmy się tam razem z Chrisem do Warszawy na casting. No i później tak naprawdę tylko czekaliśmy na odpowiedź, nie? Żeby się tam dostać. Czyli de facto... Poszedłeś na casting do Big Brothera, tam się nie udało, no ale gdzieś tam komuś się zapaliła z produkcji lampka, zaproszono Cię na casting do Hotelu Paradise. Jak wygląda proces castingu i takich przygotowań do show? Powiem Ci szczerze, że ja ogólnie na castingu byłem po alkoholu. Czyli rozluźniony. Tak, ogólnie rozluźniony, bo to było tak, że w sobotę był casting, a w piątek byliśmy na imprezie. I ja ogólnie na ten casting w ogóle miałem nie iść. Ale że byłem z Chrisem, Chris mówi, dawaj kurczę stary, przecież nie po to przyjechaliśmy tutaj do Warszawy, przecież jakby no przyjechaliśmy na casting. Ja mówię, nie stary, nie chcę, mi się zmęczony jestem. On mówi, dawaj, idziemy do sklepu, kupimy sobie tam małą tą i idziemy, nie? No i ogólnie, no tam wiadomo, że coś tam człowiek się skonsumował. No i pojechaliśmy na ten casting tak na totalnie takiej, wiesz, śmiechawie, było śmiesznie, te kobiety po prostu tam sikały, my tam naprawdę, no zrobiliśmy mega fajne takie show, fajne wrażenie wokół nas, nie? No i przyjechaliśmy tak naprawdę, bo to jest na Wilanowie ta agencja cała, która się tym zajmuje, mają swoją jakby siedzibę i po prostu no jest praktycznie, jest bardzo podobne tutaj jakby takie wiesz, środowisko jak tutaj, nie? Czyli są kamery i po prostu są panie, które siedzą i pytają ciebie różne pytania. I no właśnie, jakie pytania? Kurczę, szczerze powiem Ci, nie pamiętam, bo tego naprawdę było dużo, a tym bardziej wtedy byłem jeszcze po procentach, to tak nie do końca i wiadomo, że i trema i to wszystko i tak dalej było, ale na pewno dużo było pytań odnośnie relacji, odnośnie, wiesz, jakby, czy się dogaduję, czy lubię pracować w grupie, czy jestem raczej indywidualistą, co robię, jesteś zadymiarzem. Czy jestem zadymiarzem, czy jestem agresywny i tak dalej, no wiadomo, nie? I różne takie po prostu sytuacje. No wydaje mi się, że oni muszą przygotować się na to, że jeśli chcą kogoś wziąć do programu, to musi być to osoba albo moim zdaniem słaba psychiczna, albo mocna psychicznie. Bo tak naprawdę później oni muszą zrobić taką rotację w programie, żeby po prostu były te słabsze ogniwa i te mocniejsze ogniwa, nie? Więc wydaje mi się, to jest taki bardzo też psychologicznie bardzo do tego podchodzą, tak? Tak, ja myślę, że ten rys psychologiczny uczestników to muszą być bardzo zróżnicowane osoby osobowościowo i jeśli chodzi o temperament, no bo właśnie tak jak mówisz, no to tam musi dochodzić do interakcji, musi też iskrzyć, czasem ktoś musi ustąpić, czasem ktoś musi przycisnąć kogoś kolanem. Tak, tak, no każdy jest różny moim zdaniem, nawet jak wiesz, z perspektywy czasu, jak patrzę na to, to po prostu uważam, że każdy w tym programie był różny, nie było takiej samej osoby. I właśnie to jest to, co daje temu programowi te show. Bo gdyby każdy był taki sam, no to to byłoby takie nudne, jak flaki z olejem, tak? A jednak jak każdy jest różny, jeden jest taki, jedna jest taka, ta więcej lubi plotkować, ta jest milsza, ta ma... No, i po prostu wtedy dzieje się właśnie to, co się dzieje. Później można obejrzeć na ekranie. No wiesz co, oglądanie Hotelu Paradise to był czas dla mnie i dla mojej żony, no właśnie, no bo niezobowiązujące tak? spędzanie czasu. Tak, widziałem wszystkie edycje, poza ostatnią, czyli to była co, chyba 7. edycja teraz? Chyba tak, 7. Teraz już kręcą chyba 8. i 9. Tak, bo ja widziałem 6, potem widziałem All Stars, tam gdzie Grzesiowi rzucono kulą przed nogami. Tak, dokładnie. No. I potem wiem, że była jeszcze jedna edycja, której już nie obejrzałem z pełną świadomością tego, że po prostu nie mam na to czasu. Natomiast mam taką refleksję po obejrzeniu tych wszystkich 6 plus All Starsa, że u was na początku to i tak było jeszcze zrobione w taki sposób, bym powiedział, bardzo bezpieczny, jeśli chodzi o dobór uczestników. Tak. Bo z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną edycją widzę, że produkcja tam już mocno, bardzo strategicznie podchodzi do doboru tych osób i oni naprawdę wybierali takie... No wybierali bardzo mocne, bardzo mocne charaktery i oni wiedzieli, tam będzie zadyma za zadymą. Tak, no patrzyli już podług tego po prostu, jak były w te wcześniejsze edycje, no i jakby no, udoskonalali ten produkt po prostu, tak, no bo jakby Hotel Paradise to jest jakby produkt, tak, medialny, więc oni w jakimś stopniu na pewno też analizowali to, co się działo w wcześniejszych edycjach i mówią, no okej, no tutaj była taka sytuacja, to musimy coś zrobić takiego, taką musimy dać osobę, która to jeszcze podkręci i tak dalej, więc uważam, że na pewno jakby podług tych kolejnych edycji brali wnioski z tych różnych sytuacji, które tam się działy i już jakby mówię, implement, czyli po prostu no, wdrażali to tak, dokładnie. Tak, ale to dało się to odczuć, że te wnioski były wyciągane i dało się to odczuć, myślę, że, bo ja wiem, że oni nagrywali to dwie edycje w jednej lokalizacji, w jednej lokacji, potem kolejny rzut, znowu 2 edycje w kolejnej lokacji i widać było właśnie te różnice skokowo, czyli co każde kolejne 2, czyli 2 pierwsze realizowane w oparciu o jakiś scenariusz, czyli 4 już zupełnie inne, no a 5, 6 no to były jeszcze no z tym scenariuszem to jeszcze to jest taka dosyć ciekawe ogólnie, nie? Bo w ogóle uważam, że wiesz, jakby wiele osób mówi, że Hotel Paradise jest kręcony ze scenariuszem, to jest wszystko ustawiane. To tutaj muszę was wszystkich zaskoczyć, że Hotel Paradise w ogóle nie jest ustawiany. Tam nie ma w ogóle żadnego scenariusza. Tam nikt nie jest przymuszany do czegokolwiek, żeby cokolwiek powiedzieć, zrobić i tak dalej. Więc jest to totalnie na spontanicznie jakby stworzony program. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo myślę, że tych zagadnień związanych ze scenariuszem bądź jego brakiem jest sporo i też nie chciałbym tutaj zbyt ogólnikowo do tego podchodzić, no bo to jest, ja jestem bardzo, bardzo ciekawy. Zanim udamy się w tropiki, tam gdzie byliście. Poczekaj, bo pierwsza edycja była realizowana na Zanzibarze? Nie, na Bali. Na Bali, potem było Zanzibar, później była Panama, mi się wydaje, a teraz Kolumbia chyba? Być może. Kolumbia była chyba tam all-starsowa? Kolumbia tak, all-starsowa i była jeszcze ta później, te 2 kolejne edycje, nie? Czy jedna ta ostatnia edycja była? Nie pamiętam, ale 2 ogólnie były edycje. No. Tak. Zanim się tam wybierzemy, jak długo czekałeś na odpowiedź? Powiem ci szczerze, że ogólnie to byłem już zrezygnowałem ogólnie tak mentalnie, ponieważ casting był w lipcu, a odpowiedź dostałem dopiero przed świętami. Ale w międzyczasie powstał jeszcze jeden program, który też ludzie dobrze znają. Love Island. Dokładnie, nie? I ogólnie tam było tak, że Love Island już był jakoś w październiku, no i ja sobie oglądam, znaczy ja oglądam sobie już ten program, mówię, kurczę, to pewnie o ten program chodziło, nie? Także mówię, o, to już spalony temat, nie? Ale nagle w grudniu siedzę, dostaję telefon. Nawet nie wiedziałeś, dla jakiej stacji to będzie? Nie, nawet nie wiedziałem. Nie wiedziałem, czy to będzie dla TVN-u, czy dla Polsatu, nic nie wiedzieliśmy tak naprawdę, nie? No i w końcu jakoś tak właśnie po świętach, czy przed świętami dostałem telefon, nie? Że gratulacje, dostałeś się do programu. A ja tak, O, to fajnie. I ile czasu miałeś na... No właśnie, od momentu otrzymania wiadomości do wyjazdu? Dosłownie 1,5 tygodnia chyba. Okej, czyli szybciutko. Po nowym roku od razu żeśmy... Czyli co, powiedzieli ci, pakuj walizki, pakuj, jedziesz w ciepłe kraje i widzimy się na lotnisku? Tak, trzeba było ogarnąć od razu szczepienia, bo to wiadomo, Bali i tak dalej. Także trzeba było ogarnąć szczepienia sobie. Czyli już wiedziałeś, że lecisz na Bali? Tak, tak, już było wtedy wiadomo, już było... To było konkretnie, już miałem już bilety i tak dalej. Więc... Wylatywaliście jako ekipa, czy ty leciałeś sam i każdy dolatywał gdzieś tam według jakiegoś scenariusza? Z tego co wiem ogólnie, to osoby, które... Bo ja ogólnie doszedłem po 2 tygodniach do programu, nie? Ja dopiero doszedłem. Nie? Ja pamiętam, że nie byłeś tam od początku. Ale wszystkie osoby, które były od początku, one leciały tym samym samolotem. Ale z tego co wiem, to były odseparowane od siebie, żeby nie mogły się poznać. Ja wtedy sam, jak dolatywałem do programu, to sam leciałem. Jakie emocje ci towarzyszyły, jak już byłeś tam prawie na miejscu? Szczerze, no to przygoda życia. Ogólnie wiedziałem, że tego chciałem, tak? Na pewno wiedziałem, że tego chciałem. Nie wiedziałem tak naprawdę, czego się spodziewać. Ogólnie wiadomo, że jak przylecieliśmy do Denpasar, no to przez kilka dni byłem w hotelu. Chyba dosłownie 2 dni byłem w hotelu. Ogólnie bardzo takim na wysokim standardzie. Zresztą Bali jest przepięknym w ogóle miejscem. No i tak naprawdę wiadomo, ogólnie od razu zabierałem telefon, więc nie masz kontaktu z rodziną już od początku. I tak naprawdę, no kurczę, no jesteś odcięty od świata w sumie, jesteś na jakiejś wyspie, nie wiesz czego się spodziewać, więc no jest to takie no, ciekawe, powiem ci szczerze mówiąc. Pamiętam jakby nawet jak się czułem w tamtym momencie, nie? Muszę wyprzedzić fakty, bo obawiam się, że zapomnę to pytanie. Wiadomo, mamy przygotowany jakiś scenariusz naszej rozmowy, będzie trochę łatwiej dzięki temu się w tym wszystkim odnaleźć, ale obawiam się, że jak nie zapytam teraz, to potem nie zapytam w ogóle i trochę stracimy z tej rozmowy. Wspomniałem o tym, wspomnieliśmy obaj o tym na początku, że byłeś uczestnikiem, który wrócił do programu. Zgadza się. Czy w momencie, w którym odpadłeś, ty wróciłeś do Polski, czy tobie powiedziano, poczekaj tu jeszcze chwilę i wrócisz do programu za jakiś czas? No właśnie, tak nie było, no bo ogólnie ja byłem tą osobą, to znaczy to było tak podcięte, że tam było rajskie rozdanie. Tak. Byłem ja i Łukasz i odpadliśmy w tym samym momencie, bo 2 uczestników odpadło, nie? Ale w tym momencie wchodziła Ania. I Ania od razu podjęła decyzję do tego, kto ma z nią wejść. Ale to było tak pocięte, jakby, że jakby dopiero, bo to było jakoś tak, chyba to był piątkowy odcinek. Dopiero... Czyli ty nie zdążyłeś nawet? Nie, nie, to było od razu po tym, jak było, jak tylko odpadliśmy, od razu wróciłem tego samego dnia. Okej, no dobra, ale wiesz jak to wygląda w przypadku innych uczestników? Oni tam mają chwilę dla siebie wtedy? Tak, tak, to znaczy jeśli chodzi o te nowsze edycje, bo jeśli teraz o te ostatnie edycje, to z tego co wiem, to tak jest, że faktycznie dostają hotel, oni sobie siedzą w tym hotelu i dostają odpowiedź, że słuchaj, dzisiaj ty wchodzisz, wracasz do programu. Także na pewno też tak nie jest, aczkolwiek chyba nie było żadnego takiego przypadku, żeby wysłali kogoś do Polski i później z Polski z powrotem. Nie? Jednak oni chyba już zostają. Ja nie wiem, może to się po prostu nie opłaca stacji. Nie? Tak, bo to wiesz, no to jednak bilety dwukrotnie wydawać, już pomijam kwestię jakiejś tam, nie wiem, emisji, dwutlenku węgla, etc. Natomiast no to kwestia efektywności kosztowej. Pewnie taniej jest zapłacić za hotel niż... No pewnie, że tak, Także myślę, że raczej to się stacji by nie opłacało, żeby tak wysyłać kogoś i żeby musiał wracać tam po tygodniu. Nie? Dla akademickiej poprawności, bo być może część widzów, słuchaczy nie ma bladego pojęcia, na jakich zasadach odbywa się Hotel Paradise, więc ja może też to szybko streszczę. Wygląda to tak, że w domu dosyć dużej willi pakowana jest grupa ludzi, kobiety i mężczyźni. Zawsze, może nie zawsze, w większości przypadków w pewnej dysproporcji, czyli zawsze jest o 1 osobę danej płci więcej. Te osoby się parują i po kilku dniach, to z perspektywy widza jest to tydzień, po tym tygodniu dochodzi do czegoś, co się nazywa rajskie rozdanie. No i mamy tą grupę płciową, która jest mniejsza liczebnie, czyli załóżmy jest to 5 kobiet, no i 6 mężczyzn, którzy mają dołączyć do nich i dobrać się w pary. Ergo, 1 z tych osób zostanie bez pary, w związku z czym na takim rajskim rozdaniu, czyli tej ceremonii przydzielania się w pary, 1 z tych osób odpadnie. Zazwyczaj, no bo to też różnie bywało, odpada z programu. Tak, dokładnie. Bardzo ładnie, żeś to streścił. No i co? No i wygrywa ta para, która w zasadzie wygrywają, czy nie, no wygrywa 1 para, ale do finału dochodzi tam kilka par, dochodzi do finalnego głosowania pomiędzy 2 ostatnimi parami. Dwoma ostatnimi parami, tak. I ostatnia z par, która otrzymała najwięcej głosów uczestników, staje na ścieżce lojalności. Lojalności, chyba? Tak, dokładnie, nie? No i wtedy jest tak naprawdę kwestia tego, czy tam faktycznie była miłość, czy tam był układ. Czy to było wyrachowanie. Czy to było wyrachowanie, czy tam jest chęć po prostu wzbogacenia się. Tak, każdy z uczestników trzyma złotą kulę, idą sobie po takim catwalku według konkretnych zasad, no i każda z tych osób, jeśli rzuciłaby kulą stojąc na polu różnym, pole mają oznaczenia kwotowe. Zaczyna się od 50 tysięcy złotych, ostatnie pole to jest 100 tysięcy, ono jest polem łączonym. No i właśnie, jeśli się rzuci kulą w trakcie tego pochodu, zanim dojdzie się wspólnie jako para do tego 100 tysięcy złotych, no to otrzymuje się nagrodę pieniężną tylko i wyłącznie dla siebie. A historia pokazuje to, że parę razy kula śmignęła po podłodze, rozbiła się, no i ta nagroda nie była dzielona. Dobra, ale to już wobec tego wyjaśniliśmy, na czym polega program. Oczywiście dookoła tego jest sporo emocji. Jesteś już na miejscu. I jak wygląda typowy dzień uczestnika hotelu Paradise? Co dzieje się, kiedy kamery są i włączone, i wyłączone? Czy to jest totalnie bez znaczenia? Nie ma takich momentów, że kamery są wyłączone w hotelu Paradise. Okay. Bo z tego, co wiem, w Love Island jest tak. Ale w hotelu Paradise nie ma takiego dnia, że mikrofon nie działa, albo że kamery są wyłączone. Jesteś nagrywany 7 dni w tygodniu. Więc tak naprawdę wszystko, co mówisz, wszystko... W każdym miejscu, gdzie jesteś, może być wykorzystany później w programie, więc trzeba naprawdę, tam nie ma takiego mentalnego odpoczynku. Generalnie wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, jestem tego pewien, że nie każda osoba też się nadaje do takiego programu, bo jest to dosyć wyczerpujące mentalnie ogólnie. Jednak masz tego świadomość, że jesteś cały czas nagrywany, wszystko co mówisz jest słuchane przez ludzi, więc jest to naprawdę, jakby dla mnie uważam, jakby... Ja jestem dosyć silny mentalnie, ale faktycznie miałem tego świadomość, że jestem cały czas podsłuchiwany, nie? Ale czułeś presję w związku z tym, żeby, nie wiem, zachowywać się inaczej z powodu włączonych kamer, czy byłeś absolutnie tak, jak jesteś na co dzień, kiedy kamery nie są włączone? Może na początku jednak pilnowałem się tego bardziej, żeby po prostu, nie wiem, no, coś głupiego nie powiedzieć, czy coś głupiego nie zrobić, ale po jakimś czasie po prostu no, nie da się tak cały czas pilnować. No tak. Ja byłem tam przez 4 tygodnie. Być piekło. Byłem tam przez 4 tygodnie, więc wiesz co chodzi. Jakby, no, bez telefonu, bez niczego, jesteś tylko zdany na grupę ludzi i musisz się w tym odnaleźć, w tym świecie, nie? Czyli co, budzimy się rano, macie jakąś pobudkę? Rano. Tak, budzimy się rano. Zwykle jest tak, że o 7 rano się zapalały światła, które budziły nas, a jeśli się nie mogliśmy dobudzić, bo na przykład dzień wcześniej była jakaś tam fajna imprezka, to dzwonili do nas telefonami, nie? Więc dzwonili do nas telefonami i mówili na przykład, słuchajcie... Rozumiem, że to były telefony hotelowe. Tak. Bo tak jak sam wspomniałeś, wasze prywatne zostały wam odebrane. Tak, hotelowe telefony, które miały tylko na zasadzie nas informować o różnych rzeczach, że przychodzi na przykład Klaudia, że na zewnątrz jest, zaraz będzie właśnie jakieś spotkanie i tak dalej. Więc na takiej zasadzie, czyli po prostu budzimy się rano, dostajemy telefon, jest śniadanie, jemy sobie śniadanie, rozmawiamy, a później dostajemy na przykład, nagle dzwoni telefon i jest informacja, niech podejdzie Chris do telefonu. I na przykład Chris dostaje jakąś, tak jak w telewizji to też są widać wiele razy, że dostaje jakąś ważną informację, nie? I przychodzi jakiś list. I podług tego po prostu tak, to jest ten, powiedzmy, no właśnie, scenariusz, który oni muszą mimo co wdrążyć do produkcji, no bo żeby coś się działo, tak? No bo gdybyśmy tylko tam siedzieli i nic nie robili, no to wiadomo, tak? Ale oni zawsze muszą wdrążyć jakiś pomysł, jakieś zadania. No tak, no muszą tak jakoś dalej wam ten dzień uatrakcyjnić. No dokładnie, tak. Ale czy były jakieś sceny wyreżyserowane albo zainscenizowane przez producentów? Nie wiem, jakieś wyssane z palca dramy albo cokolwiek takiego? Właśnie, jeśli chodzi o Hotel Paradise, jest to, tak jak mówię, no, tak jak mówiłem wcześniej, wiele osób zarzuca hotelowi, że jest reżyserowany. Nie ma tam scenariusza takiego, że ktoś musi coś zrobić. Oczywiście, no, jakby są też dramy i tak dalej, no, ale nie ma tam tego stricte scenariusza, który jakby zmusza uczestników do czegoś, czy jakiegoś uczestnika, który musi coś zrobić wbrew siebie. Wszystkie decyzje, które my tam podejmowaliśmy, były po prostu naszymi decyzjami. Nikt nam tego z góry nie narzucił. No. Czyli, tak parafrazując, a jeśli jestem w błędzie, to mnie z niego wyprowadź, ale czyli to, co widzimy, nie różni się wcale od tego, co dzieje się tam na miejscu. Mam na myśli magię montażu w tym wypadku. Powiedziałbym tak, oczywiście, telewizja karmi się też tą kontrowersją troszeczkę, czyli no tak, musi się coś dziać, jasne, muszą być tak te emocje, więc też oczywiście montaż wielu, nawet jak oglądałem te swoje odcinki, to montaż w niektórych sytuacjach zrobił faktycznie robotę, nie? Bo telewidzowie patrzą na to tak, o kurczę, jak on mógł to zrobić, albo jak ona mogła się tak zachować, ale odpowiedź przychodzi następnego dnia, albo dopiero w przyszłym tygodniu, w poniedziałek na przykład, kiedy zaczyna się znowu nowy tydzień. Więc na pewno jakaś tam magia jest w montażu, no bo tak musi być, no tak działa, funkcjonuje telewizja, tak. Już wiesz, pomijam kwestię odraczania czegoś w czasie. Mam, jest w naszym towarzystwie bliska nam osoba, która jest montażystą i między innymi właśnie ogarniał, też nie będę posługiwał się konkretnymi tytułami, ale to były inne te programy typu reality show. No i ta magia montażu, mam na myśli raczej dobór scen, które coś wydarzyło się naprawdę i wydarzyło się według jakiegoś tam, nazwijmy to na potrzeby rozmowy scenariusza. Była jakaś chronologia wydarzeń, natomiast w montażu te sceny były tak poprzestawiane, że z tego wyszła zupełnie inna historia. I mówiąc o magii montażu, mam na myśli właśnie tego typu zabiegi, kiedy montażysta razem z reżyserem celowo kreują coś, co w rzeczywistości wyglądało zupełnie inaczej. Kurczę, nie wiem, powiem ci, akurat w mojej edycji nie mogę nikomu nic zarzucić odnośnie montażu. Zresztą, wiesz, tak naprawdę dużo jest osób, które występowały w hotelu i mówiło, oni tak to zmontowali, czy tak, i tak, ja tak się nie zachowałem. Ale tak naprawdę, powiem ci szczerze, wydaje mi się, że każdy i tak jest odpowiedzialny za własne zachowanie. Na przykład ja sobie nie jestem w stanie nic zarzucić, bo wiedziałem dokładnie, co robię, co mówię, jak się zachowuję w danej sytuacji. Niektórzy się na przykład czują bardzo pokrzywdzeni po Hotelu Paradise. Niesamowicie pokrzywdzeni. No znam przykład tej Wiktorii z bodajże 3. albo 4. edycji. No tak, ale to tam, mówimy już o jakimś takim naprawdę. Wiktoria, to tam były takie, to był chyba skrajny przypadek bycia pokrzywdzonym. A ona chyba, tak nie za bardzo chyba z nią coś jest, nie? Mam obawę, że możesz mieć rację. Coś w sensie, tam jest chyba tam nie tak, faktycznie... także akurat jej tak przykład to ciężko nawet tak, wiesz, jakby Czy ja pamiętam, może jeszcze zanim doszło do całego tego zamieszania związanego z jej niepokojącymi storkami i generalnie kontentem, który publikowała, to ja pamiętam głos, już nie pamiętam, czy to były nagłówki artykułów w sieci, czy to było coś, co wychodziło od niej z profilu, ale właśnie ona... albo te nagłówki zarzucały programowi i produkcji to, że ona została zmanipulowana i że została pokazana w bardzo niekorzystnym świetle jako wariatka. No, czyli ja uważam, że każdy jest kowalem swojego losu i ten, co po prostu tam, akurat w hotelu, bo nie wiem jak tam w innych programach, ale ten, który po prostu gdzieś tam ma coś pod kopułą i po prostu za dużo powie albo coś złego zrobi, no to tak pokażą to i tyle, no. Pokażą go w takim świetle, jakim chce być pokazany. No dobra, a jak to jest z tym alkoholem? No bo wiadomo, że tam... leje się alkohol. Jest alkohol, leje się. Wiem, że macie generalnie... pełne przyzwolenie, żeby bawić się do woli, ale to nie jest tak, że ktoś na was wywierał presję na zasadzie, słuchajcie, chłopaki, dziewczyny, nie, jest limit, trzeba odpiąć... Jest limit? Jest limit, jest limit. No co ty? Jest limit, nie ma tak, że się leje po prostu i chlamy tam wszystko, co jest z baru. Jest limit i jak po prostu już się skończy ten limit, to już nie wydają alkoholu, więc to też tak nie jest, że tam... Do odciny. Do odciny jest i... Chociaż nie wiem, jak ty nowy. Ja mówię o swojej edycji, Mówię o pierwszej edycji, wiesz. Po pierwsze może zobaczyli, aj za mało chyba tego alkoholu, potem alkohol może się więcej dzieje, no to damy więcej w tych edycjach. Nie wiem jak to jest teraz wygląda, w mojej edycji było przynajmniej tak, że alkohol był, ale było, jakiś tam limit był, więcej nie dawali, nie? Bo też ich to za bardzo nie cieszyło, kiedy ktoś bełkotał na przykład po alkoholu. Ja też miałem kiedyś taką scenę właśnie, że gdzieś tam coś mówiłem do Ani, kurczę, bełkotałem tak, że ludzie później pisali, że nie wiemy o czym on mówi, nie? Więc... mówię, jeśli chodzi o moją edycję, to był limit. Okej. Ale to ciekawe, to ja powiem ci, że nie zdawałbym sobie w ogóle z tego sprawy. Natomiast patrząc na kolejne edycje, ja myślę, że limitu mogło nie być, bo tam już te wroty były odpinane. No tam już tak było grubo, no. Słynna scena, nie pamiętam jak ten bumper się nazywał, ale był taki gościu, który biegał po hotelu w którejś z kolejnych edycji, wziął Luiza i wybijał szyby. Nie Przemek, tylko... Kurczę, no. Nie pamiętam, jak ten gość się nazywał. Znamy się dobrze, znamy się. Tam mocno polane było. Tam mocno polane, nie? Na pewno jakoś to wpłynęło to na pewno na takie zachowanie. No. Słyszałem też z... Kuba. Być może tak. Kuba. Słyszałem też kuluarowo, że właśnie w innych programach tam jak się nie za bardzo działo, no to było raczej... zachęcało się uczestników do tego, żeby sobie chlapnęli parę głębszych, żeby właśnie podgrzać atmosferę. No tak, no puszczają ci wtedy, wiesz, hamulce i tak dalej i, i zaraz zaczynasz robić show. No. Zaczyna się dziać show, nie? A tak naprawdę podpisujesz umowę, w której wszystko mogą wykorzystać i nie ma tak, że powiesz, że o proszę nie wrzucajcie tego, albo nie wycinajcie tego, albo tak wiesz. Jakby no, wszystko mogą wrzucić, no. Rozmawialiśmy o tym, że pilnowałeś się w pierwszych dniach, gdzieś tam powiedzmy zachowywałeś się bardziej świadomie, po czym wiadomo, po paru dniach siłą rzeczy już stałeś się tym, kim jesteś cały czas. Ale czy z twoich doświadczeń, zarówno programowych, ale też takich oglądania osób, no bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że masz kontakt z ludźmi też z innych edycji. Na przykład jakiś czas temu wiem, że z Miłoszem nagrywaliście numer bodajże na Malcie. Zgadza się. Czy w świetle twoich doświadczeń i programowych, ale też jako widz, czy zauważyłeś to, żeby któryś z uczestników faktycznie był inną osobą w programie, a inną w takim codziennym życiu? Że to była wyrachowana jakaś postawa albo rola na potrzebę programu po to, żeby albo wykreować sobie jakiś swój wizerunek, albo dojść jak najdalej, albo wygrać? Kurczę, powiem ci szczerze, że ja na przykład czuję fałsz i takie pozerstwo, ciężko powiedzieć, ale jakby czuję, czy ktoś faktycznie jest taki sam w telewizji, a ktoś inny jest przed kamerą, bo to od razu też można wyczuć na przykład, nie? I ja dosyć dobieram sobie takich znajomych, którzy są podobni do mnie, nie? I jakby... Ty... No tak, ale na początku załóżmy, że spotykasz taką osobę w programie, no nie wiesz, jaka ona jest w życiu codziennym, no bo nie. Pierwszy raz ją widzisz tutaj, więc nie wiesz, czy to jaka ona jest, to jest poza, czy to jest faktycznie taka osoba. Powiem ci szczerze, że na przykład z tych osób, które ja znam, to faktycznie te osoby, które są takie, to są faktycznie takie w życiu. Czyli twoja programowa partnerka Ania naprawdę lubi takie zadymy? Ania jest, tak, jest malutką wystrzeganą, takim malutkim wystrzeganym jorkiem. Okay. Tak bym to nazwał. Bo jak ja to oglądałem, tam naprawdę, no ona nam kręciła zadymę za zadymę. Kręciła. Teraz troszeczkę się uspokoiła chyba, już troszkę dorosła, tak mi się wydaje przynajmniej, no. Ale tak, no Ania zawsze była taka wygadana, miała długi język, może też nie zawsze jej to w życiu takim prawdziwym wychodziło na dobre. Ale na przykład teraz wydaje mi się, że troszeczkę też dojrzała i troszkę inaczej już patrzy na takie... To wiadomo, no, czas zmienia ludzi, tak. Wszyscy dojrzewamy, więc rozumiem, że może być... Tym bardziej, że kurczę, ta pierwsza edycja miała miejsce ile? 3 lata? 4? 5? Pandemię. Pandemię to było. Okay. 4 lata będzie chyba, nie? 2021? Sekundę, w 2020? W marcu będą 4 lata od wybuchu pandemii. Tak. W Polsce, w sensie od lockdownu w Polsce, to 20. No to zaraz będzie 4 lata równo, bo w kwietniu chyba emisja była jakoś coś takiego. Kawał czasu. Kawał czasu, no, a tak szybko minęło, jak wiesz, z tryknięciem palców. Wróćmy do takiej doby hotelowej, a to jest coś, czego też jestem ciekawy, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ekipa produkcyjna jest niemała, no bo ktoś to musi na miejscu montować. Bardzo dużo. Produkcja, ludzie, którzy, ranerzy, wszyscy, którzy gadają... To jest gigantyczne przedsięwzięcie. Gigantyczne. Jak dużo interakcji z produkcją wy mieliście w ciągu dnia? Bo mówiłeś o tym telefonie, którym was informowano o różnych wydarzeniach, albo o tym, że wchodzi Klaudia. Mało tak naprawdę, bardzo mało. Nie? Znaczy wiadomo, że przy jakichś takich scenach, gdzie na przykład byliśmy już poza hotelem, gdzie nie było kamer, no to wiadomo, był kamerzysta, był dźwiękowiec i tak dalej, no to tam czasami gdzieś tam się, jakieś tam żarty czy coś, ale raczej miała być cisza na planie i wszystko było pod linijkę i no i po prostu kręcimy program, tak? No tak, ale po samym hotelu, czyli w miejscu, w którym de facto mieliście tych kamer gotowych na miejscu, rozstawionych całe mnóstwo, czy tam ta ekipa produkcyjna też śmigała? Oni, tam... no, czasami gdzieś tam jakiś dźwiękowiec się pojawił, wiesz, gdzieś tam komuś mikrofon się obsunął, czy coś, gdzieś tam jakaś kamerka, coś tam, także czasami gdzieś tam ktoś wchodził w kadr i wiesz, co chodzi, i gdzieś tam coś poprawiał, pomagał, nie? Ale ogólnie tak stricte, no nie było tak, że chodzili po planie nami i po prostu cały czas mieliśmy z nimi interakcję. Nie? No wiesz, prawda jest, ale to też jest takie moje subiektywne odczucie, no bo dochodzi między wami do interakcji, będąc w hotelu, gdzie są te poukrywane kamery, czy poukrywane, wy wiecie, gdzie one są. No ale zaczynacie się do nich przyzwyczajać, ale z drugiej strony, kiedy macie akcję wyjazdową, gdzieś tam na plażę, bo randki, bo coś, tak, i macie całą ekipę produkcyjną, nie jest drętwo? Wtedy? Czasami jest. Tak bo jednak, tak jak mówię, wiesz, jakby jeśli masz kamerę cały czas 24, no to już tak się przyzwyczajasz, ale jednak jak widzisz osobę, że stoi za tą kamerą i trzyma... Typ z kamerą, z mikrofonem. Tak, to jest po prostu, tym bardziej najgorzej było, wiesz, na randkach takich, nie? 1 do 1, nie? Czyli tak jak widzisz, siedzę z tobą, byśmy mieli randkę, powiedzmy, i po prostu, wiesz, tu kamera, tu dźwiękowiec i słyszysz, siedzą i patrzą się na ciebie, nie? I słuchają ciebie, nie? No i tak wiesz. Jest niezręcznie, nie? Wiesz, co chodzi? Trzymaj romantyczną atmosferę. Tak, 20 osób, no może nie 20, ale załóżmy, że tam nie wiem, 5 czy 6 osób jest. Ale właśnie wtedy jest magia montażu. Wtedy jest magia montażu i wiadomo, te najfajniejsze, wiesz. Zresztą będzie tak szczerze, może to tak, jak ja oglądałem swoje, to nawet nie było widać tak tej bardzo tremy w tej kamerze, jak ja się faktycznie wtedy w danym momencie czułem. Więc akurat kamerą trochę można szukać. To jest pytanie, którego nie było w planowanym przeze mnie zestawie ewentualnych pytań, ale tak mi się naturalnie nasunęło na myśl, no bo tam są jakieś relacje i one mogą być albo romantyczne, albo na zasadzie spoko kumpelsko, tak czysto po ludzku. Czy faktycznie jest aż tak bardzo odczuwalna presja fizyczności w tym programie? Bo ja wiem, że pierwsza edycja była raczej zachowawcza i tam niewiele... Nawet jeśli się działo, no to nie było to pokazywane w programie. Ja wiem, że ta pikanteria, ten akcent był zaostrzany z edycji na edycję, ale tak pytam, nie wdając się w szczegóły, bo też nie o to chodzi. Ale czy to jest aż tak hardkorowe do przeżycia? A mówisz o takiej bliskości, tak? Że tak, bliskości, o tym, że wiesz, no są kamery, jest jakaś pewnie być może blokada w głowie na zasadzie, kurde, podoba mi się ta osoba, no ale kamery są włączone, więc dam jej buziaka w czółko co najwyżej. To znaczy, wiesz, jakby ja nawet... patrzę z perspektywy czasu, że po prostu wydaje mi się, że w takim programie i tak jesteśmy jakby zdani na te osoby, które mamy. Mhm. Więc jeśli z kimś się łączymy w parę, no to jakby to chyba dosyć taki ludzki odruch, że jakby potrzebujemy mieć kogoś blisko siebie, na kim możemy gdzieś tam się nasze wsparcie opierać. Mhm. Więc ta bliskość na pewno gdzieś tam się rodzi, też naturalnie, wiesz co chodzi. Na pewno część bliskości się rodzi powiedzmy alkoholu, tak? Bo na pewno jest to jakiś taki pomocnik do niektórych. Wszyscy, którzy piją alkohol, doskonale zdają sobie sprawę z tego, dokładnie, jak to działa. Jak to działa, dokładnie, tak. Więc wiesz, na pewno jest to jakiś taki pomocnik do takiej bliskości. Mhm. Na moim przykładzie, no to ja na przykład jakby wiedziałem, że też nie chcę niektórych rzeczy robić, bo wiedziałem, że będą to oglądali moi rodzice i też nawet jako facet, bo miałem 27 lat, także dorosły facet powiedzmy, tak? Mimo co chciałem się zachowywać tak, jakbym po prostu, żeby po prostu moi rodzice byli dumni, tak? Więc nie tam, że gdzieś na wizji, wiesz, jakieś esy, floresy, gdzieś tam pod kołderką czy coś. Nie chciałem takich rzeczy po prostu robić. No wiedziałem, że to będzie później oglądane i myślę, że do tego limitu, do którego to jakby, wiesz, miałem, to było ogólnie okej, nie? Tak, z tego co... Wydaje mi się, że dobrze pamiętam, ale tam chyba doszło do jakiejś sytuacji w programie łóżkowej, ale generalnie jako... Z Adamem chyba, tak? Czyli mówisz pierwszy dysk, tak? Tak. No to Adam i Martyna, no. No właśnie. Ale generalnie nie było tak, że cała ekipa się napędzała i była wymiana informacji, a wy to już? No tak, my tak. A wy też? A no wy jeszcze nie, ale to dzisiaj, właśnie, w kolejnych edycjach to było. Właśnie nikt o tym nie wiedział. Okay. Nikt do końca. Nikt o tym nie wiedział. Nie? Być może dlatego też łatwiej było wytrzymać w tym wszystkim. Nie? W momencie, gdybyś miał świadomość tego, że ci już są po bzykaniu, tak. To być może... Może ludzie bardziej się też otworzyli. No nie? Tak. Wiesz co chodzi. Także ja, jakby zgadzam się, no. Właśnie tak jak mówię, w tym przypadku to było tak, że my nie wiedzieliśmy, nie? Nikt nie wiedział. Dopiero po programie coś tam wyszło, że była taka sytuacja. Ja byłem w szoku, nie? Ogólnie. Okej. Zresztą wiemy, że Adam też za to dzięki zerwał dobre. I ludzie go faktycznie za to nie za bardzo polubili, za tę całą sytuację. No właśnie, bo to jest też rzecz, od której chciałbym się odbić. Program bywa odbierany różnie. I miałem na ten temat rozmowę w poprzednim odcinku. Ty jeszcze go nie widziałeś, bo my to nagrywamy... Może inaczej. Premiera odcinka, o którym mówię, będzie miała miejsce za 2 dni od momentu naszej rozmowy teraz w studio. Ale z Dakanem rozmawialiśmy a propos hejtu. I a propos tego, że ludzie, jeśli komentują w obecnych czasach, to głównie komentują po to, żeby kogoś zjechać. I tych pozytywnych komentarzy jest stosunkowo mniej. I chciałbym ciebie zapytać przede wszystkim, czy ty spotkałeś się z hejtem po programie? Czy ja się spotkałem z hejtem? Pewnie tak, ale w ogóle mnie to nie obchodziło. Okej, czy nie ruszyło? W ogóle mnie to nie ruszyło. Okay. Miałem na pewno taką jedną sytuację, że gdzieś tam strasznie się wylał hejt, bo tam była jakaś sytuacja z Sandrą, że ona mnie zaprosiła na randkę, bo Sandra wraca do programu i oni tak to pocieli ogólnie właśnie i tu mamy tą właśnie magię montażu, że wyszło, że jakby ja jej coś obiecałem, a no każdy wie, że wtedy byłem za nią i w ogóle, nie? Jakby na dany moment w programie, nie? I faktycznie tam się dużo wylało hejtu, że o kurczę, jesteś fałszywy, tutaj Ania, a tutaj Sandra i w ogóle, nie? Ale szczerze mówiąc, ja wiedziałem, że to jest, wiesz, jakby, wiedziałem, że to jest montaż. Ja wiedziałem, jaka jest prawda. Więc ja mówię, nie będę się odnosić do tego, w ogóle mnie to nie obchodzi, ja poczekam, aż do końca zostanie to zmontowane, bo ja wiem, co będzie dalej, wiesz co chodzi. Gdybym się tym przejął na tamten moment, no to nie ma sensu, bo tak naprawdę wiem, jak się zachowaliśmy w danej sytuacji, więc czemu miałbym się tym przejmować, że dostałem 100 komentarzy negatywnych. No tak, ale z drugiej strony jesteś poddawany ocenie i ty, mając świadomość... Znaczy nie, ja na przykład prywatnie w ogóle mnie to nie obchodzi. W ogóle mnie to nie rusza. Jak inni uczestnicy to przyjmowali? I pytam nie tylko a propos uczestników twojej edycji, ale też znajomych z innych edycji. Znam takie przypadki, że naprawdę siedzą na grupach, na Facebookach, oglądają czytają te komentarze, przejmują się naprawdę tym. I jakby... Kurczę, staram się wczuć w sytuację i często im mówię, po co to czytacie? Co ci to da? Da ci tylko to więcej złej, negatywnej energii, będziesz się gorzej ze sobą czuła, będziesz się gorzej ze sobą czuł. Przestań to czytać. Nie czytasz tego, jesteś z daleka od tego. Skup się na dobrych rzeczach. Nie patrz na te negatywne. Tam są jakieś, wylewają się jakieś, wiesz, sfrustrowane kobiety, które, nie wiem, miałem ciężkie życie, wiesz, i po prostu, no, będzie zawsze ten hejt. Zresztą z tym trzeba się liczyć. Jeśli wchodzisz do medii, jeśli wchodzisz do świata, powiedzmy, show biznesu, to musisz się z tym liczyć, żebyś miał i zwolenników, i hejterów. Więc uważam, że osoba, która wchodzi i liczy na 100% pozytywnych komentarzy, No tak, to jest marzenie z ciętej głowy. Delusional, jakby, tak bym, tak no bym tak to uznał, nie? Tak, tak, tak. Wiesz, no bo ja też zdarzało mi się sprawdzać sekcję komentarzy gdzieś tam pod postami różnych osób, które aktualnie brały udział w programie. No i przykra prawda jest taka, no, że tych komentarzy negatywnych było zdecydowanie więcej, ale no to jakby takie są prawidła po prostu, natomiast jakość tych komentarzy były nasycone taką nienawiścią i taką żółcią i to był taki wyżyk, wiesz, absolutnie negatywnych emocji i obelg pod adresem osób komentowanych, że aż brak słów. No tak jest, no po prostu ludzie są sfrustrowani. Social media też troszeczkę pomaga w napędzaniu tego hejtu na pewno, tak? Żyjemy w takich czasach. Ludzie są w ogóle tacy teraz, moim zdaniem, bardzo, kurczę, no, negatywni bardzo, powiedziałbym. No tak, ta kultura komentowania w internecie tak, jest, ona poszła w bardzo złym kierunku. W złym kierunku, nie? W złym kierunku, ale tak naprawdę to od nas zależy, czy to do nas trafia, czy nie. Czy my jesteśmy skupieni na robieniu mimo co dobrego, dobrych rzeczy, i tyle, no jakby ja nie patrzę na to, nie? No tak, myślę, że to jest, wiesz co, kwestia jakiejś takiej wrażliwości personalnej po prostu, czyli coś, nad czym można oczywiście pracować, bo można mieć na dzień dobry twardą dupę i można się od razu tym nie przejmować, można sobie tą twardą dupę wypracować, no ale czasem też nie ma takiej możliwości i po prostu... Ja mam miękkie serce, ale twardą dupę na przykład. Okay. To myślę, że bardzo dobry. To a propos serca. Jakie relacje nawiązałeś z innymi uczestnikami i czy utrzymujesz je po programie? Bo to jest najbardziej kluczowe. No bo wiadomo, że w programie i tak spędzasz z tymi ludźmi czas, niektórych lubisz mniej, niektórych bardziej, ale jakie reperkusje to niesie w czasie, czyli w momencie, w którym już opuszczacie hotel, program się kończy? Powiem ci szczerze, że tak naprawdę mam na ten moment z kilkoma tylko osobami, może z dwoma, tak naprawdę z Blondino Latino czasami rozmawiam, z Chrisem, bo to mój przyjaciel, tak? No tak. I znamy się z Anglii wiele lat, także z Chrisem mamy cały czas kontakt, a tak naprawdę reszta, gdzieś tam każdy odbił w swoją stronę, robi swoje rzeczy, z biegiem czasu. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, że mam również kontakt z innymi uczestnikami z innych edycji. Tak naprawdę, czy wyciągnąłem stamtąd naprawdę jakąś taką jedną wartościową, chociaż w moim przypadku, znajomość? To nie, chyba nie, chyba nie. A według twojej wiedzy, no bo też mając kontakt z tymi ludźmi, obserwujesz ich nawet, wiesz, na Instagramie. Czy jest tak, że powstały jakieś ekipy, które przetrwały próbę czasu? Czy to jednak po prostu... Czy dojechało ich życie i nic tam się nie wydarzyło? Mi się wydaje, że to się i tak rozpada. Bo często jest tak, że na początku, wiadomo, po programie jest taki ten cały show i tak dalej, i imprezy wspólne, eventy i tak dalej. Wszyscy są jeszcze nakręceni tym świeżym tematem. Ale później każdy i tak musi wrócić do swojego życia, nie? I to też jest kwestia też, jedni wykorzystują te 5 minut swoich, drudzy tego nie wykorzystują, drudzy gdzieś tam się zamykają, odcinają totalnie od tego towarzystwa, więc życie dalej idzie po prostu też, tak? No właśnie, i o to życie też chciałbym zapytać, bo wiadomo, że jednym z pytań będzie to, jakie możliwości daje program. Zanim do tego przejdziemy, tak jak wygląda powrót do rzeczywistości po programie? Czy jest deprecha, że nagle znajdujesz się, wiadomo, wśród najbliższych osób i to jest cudowne, najprawdopodobniej, ale no, już nie jesteś w takim rajskim miejscu, już nie jest tak, że cię karmią i... A jeszcze gorzej, jak jesteś i no, zamknięty cały kraj, nie? Bez COVID. W sensie, jaka jest rzeczywistość po programie? Rzeczywistość po programie. Rzeczywistość taka po programie, że tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, że telewizja oferuje ci coś, czyli bardzo szybką popularność. W miesiąc jesteś popularny, masz 100 koła na Instagramie. Wiesz, co chodzi? Nie pracujesz przez to przez lata, tylko dostajesz instant po prostu dużą popularność. No tak, to jest kwestia jednego wyjazdu. Tak, jeden wyjazd. I teraz kwestia jest tego, jak ty sobie w ogóle z tym poradzisz, nie? Czy ty jesteś w ogóle gotowy na to? Czy ty jesteś, can you handle this? Wiesz, co chodzi, nie? Bo niektórzy moim zdaniem nie są tego gotowi, nie? I ja na przykład często staram się tym uczestnikom nowym, których poznaję na przykład, albo poznawałem na przykład ich przed programem i miałem już, powiedzmy, informację taką, że na przykład będę w programie, mówię, musisz to mieć, musisz mieć zimną głowę, nie? Bo możesz się w tym zagubić ogólnie, bo to jest takie super endorfin, wystrzał endorfin, jesteś bardzo popularny, popularna, masz setki komentarzy, tysiące lajków i w ogóle, i to jest taka euforia niesamowita, ale jak to zacznie spadać, to ty też zaczniesz spadać, zaczniesz się czuć gorzej, kurczę, już nic się nie dzieje wokół mojej osoby, mam coraz mniej lajków, coraz mniej komentarzy, jestem mniej popularny. I to też może wpadać później, wiesz, na głowę po prostu to może siadać, nie? No tak, no bo to jest chwilowy strzał, bo trochę zboczyliśmy od tego pytania, które zadałem, ale to nie problem, wrócimy do niego. Ale fakt jest taki, no to jest, ale dobrze, słuchaj, mamy czas, gadajmy. No bo tak, to jest, tak jak powiedziałeś, błyskawiczny zastrzyk zasięgów. Ja w ogóle zauważyłem taką prawidłowość, że zdecydowana większość uczestników dostawała zastrzyk followersów na poziomie 130-150 tysięcy follow. I to była taka norma. Jeśli ktoś był super, bardzo popularny, to tam więcej. To tam 200 z hakiem, albo ewentualnie się ktoś budował swoją popularność już tam w czasie, później po programie. Natomiast wychodząc z programu, albo w trakcie jeszcze jego trwania, z reguły to było 130-150 tysięcy follow. Więc widać mniej więcej, jaka była ta grupa też odbiorców, która chciała, poza tym, że oglądała tych ludzi w telewizji, czy tam, nie wiem, na playerze, no to jakby chcieli też ich obserwować. No tak. Więc wiadomo, że nie budując dalej tego, z czym się wyszło z programu, ciężko jest utrzymać ten ruch na profilu. Więc tak, to faktycznie może być rzeczą, która może zaboleć, no bo to jest, nie wiem, jakiś chyba też jest jakiś wymiar ego, z którym trzeba się zmierzyć. No na pewno, tak. No. Ale jeszcze raz, wróćmy z tego, wracamy do Polski. Zamykają cię w domu. I to ty, właśnie, ty jeszcze wróciłeś totalnie pokręcony rzeczywistości, bo ty wróciłeś i lockdown i masakra totalna. Był lockdown, wszystko było pozamykane. Jak ty się czułeś psychicznie? Czułem się ogólnie bardzo dobrze. Okay. Czułem się bardzo dobrze, bo też ja byłem tam też z Chrisem. Ogólnie jak wróciliśmy po programie do Polski, to Chris mieszkał ze mną. Więc tak naprawdę byliśmy cały czas razem. Mieliście trochę przedłużenie programu jeszcze. Tak, mieliśmy jeszcze przedłużenie programu i tak naprawdę, no to wiesz, jakby no, mogliśmy razem oglądać te odcinki, razem sobie działać, tworzyć sobie content i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie po programie czułem się fajnie. No byłem ciekawy tej emisji. Więc wspominam dobrze ten moment. No. Okay. Obawiam się, że każde pytanie, jakie bym ci zadał, to byłoby... Nie, no, w moim przypadku było dobrze, ale tak jak powiedziałeś, no miękkie serce, twarda dupa, więc to też wiele wyjaśnia. Tak, no. To patrząc na to od strony biznesowej i od tego, że, no wiadomo, to jest trampolina do sukcesu i to, czy skoczysz wysoko, to już jest twoja własna kwestia. Tak, i oczywiście też dzieło pewnego przypadku, ale też własnej pracy. Jak udział w hotelu wpłynął na twoje życie zawodowe? Jak wpłynął na moje życie zawodowe? Ja, tak jak mówię, zawsze chciałem być w programie, chciałem coś zrobić dużego. Czułem, jakby małym dzieckiem, to już wiedziałem, że coś dużego zrobię w życiu. Nie wiem, dla niektórych występ w programie może być głupi po prostu, tak? Ktoś może powiedzieć, no ale to jest żadne osiągnięcie. Ja mam też również innych wiele osiągnięć, o których też tam nie mówię, ale generalnie zawsze chciałem być też gdzieś tam w mediach, gdzieś tam ten show biznes też mnie troszeczkę jarał i cieszył. Jak mi pomógł? Na pewno no, otworzyło to wiele furtek dla mnie. Wiele furtek do rozwoju, do samorealizacji, więc na pewno w taki sposób na pewno mi pomógł program. No teraz na przykład robię muzykę, tak? No robię muzykę. Tak, no ja jestem na bieżąco z twoim Instagramem i widzę, że regularnie albo jesteś w studio, albo wyjeżdżasz, nagrywasz teledyski. Widzę też jakby twoje racje dotyczące zasięgów tych numerów na YouTubie, które są, mówmy się, bardzo wysokie. No wysokie, na pewno, tak. Jakby, wiesz, to też jest fajne coś takiego, że jakby po tym programie właśnie jest taka właśnie stagnacja też. I ja też nie do końca, nie wiem, czy wykorzystałem dobrze te 5 minut, aczkolwiek wydaje mi się, że sobie przedłużyłem w tym momencie, przedłużam sobie te 5 minut, bo wydaje mi się, że miałem taki moment, że właśnie była taka stagnacja, bo patrzyłem właśnie na tych obserwatorów, na tych followersów, przepraszam, na te lajki i tak dalej. Miałem dużo współpracy, przez pierwszy rok to w ogóle pracowałem jako influencer, byłem influencerem, reklamowałem różne rzeczy i tak dalej. W międzyczasie też jeszcze tam latałem do Anglii, bo też miałem firmę ochroniarską, miałem swój biznes w Wielkiej Brytanii, więc tam też miałem jakiś tam dochód z Wielkiej Brytanii, no ale w końcu, kurczę, jakby ja też dlatego poszedłem do programu, bo chciałem uciec od tej mojej takiej rzeczywistości. Bo pracowałem po prostu w branży, fajnie się pieniądze zarabiało. Miałeś dosyć zwykłego... Tak. Chciałem coś zrobić coś innego. Życia. Dokładnie. No nie chciałem robić tych 9 godzin dziennie, czy tam 12 godzin i wracać do domu i tak cały czas, nie. Po prostu chciałem coś robić na własny rachunek, o tak powiedzmy, nie? I widzisz, na przykład muzyka. No muzyka dla mnie była czymś takim odskocznią, nie? Dla mnie to było coś totalnie... Może nie nowego, bo mój tata na przykład, zresztą znasz mojego brata też, tak? Tak, twojego brata znam od przynajmniej parunastu lat, no i znamy się ze sceny, warszawskiej sceny muzycznej. Dokładnie, więc wiesz, gdzieś ta muzyka w moim życiu była, bo nie dość, że mój tata, to mój brat i tak dalej, ale ja sam w sobie nigdy bym nie powiedział, że w ogóle będę, wiesz, robił muzykę i jakby zawsze chciałem być sportowcem, piłkarzem, to mnie bardziej jarało, nie? Ale nagle widzisz, ta muzyka nagle. Ale miałeś podchody muzyczne przed programem, czy to było, to jest jakby nowy rozdział rozpoczęty już? W ogóle rozpoczęty, wiesz, w czasie programu właśnie było Hot 16 Challenge, nie wiem, czy pamiętasz taki był moment? Oczywiście, że pamiętam. Że nagrywali wszyscy Hot 16 Challenge i ja nagrałem ten Hot 16 Challenge i w sumie obserwowałem takiego właśnie mojego producenta, teraz, którego również z nim tworzymy muzykę. Po prostu do niego napisałem, mówię, stary, zobacz, nagrałem taki fajny Hot 16 Challenge, chciałem zrobić jakiś własny utwór, nie? No i tak się zaczęła muzyka, nie? No tak, pewnie cię obadał jeszcze na Instagramie, zobaczył, że nie jesteś no-name'em, więc no właśnie, łatwiej jest nawiązać to na pewno, kontakt. Tak, oczywiście, że tak. No. Powiedziałeś jedną kluczową rzecz. No, ten podcast też jest bardzo mocno o influencer marketingu. I powiedziałeś, że po programie przez rok zarabiałeś jako influencer. I wiadomo, że ten hype utrzymuje się przez jakiś czas. No właśnie, ale czy to jest rok i potem ludzie zapominają? Jak wygląda opcja monetyzacji swojej działalności na Instagramie po programie? Jak długo to trwa? Czy to jest, wiesz, fala, potem drastyczny spadek? Jak to wyglądało, wiesz, no, w twojej perspektywy? Jak jesteś po programie, no to masz, wiadomo, świeże zasięgi, chore liczby pod story, chore liczby w komentarzach, po prostu zasięgi są tak, top. Nowy format reklamowy, tak, nowa powierzchnia reklamowa po prostu. Tak, i od razu firmy cię szukają. I akurat w naszym przypadku wydaje mi się, że my nie byliśmy w sumie na to gotowi, bo my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o co w tym chodzi. Nas nikt też nie przygotował. Wiem, że teraz na przykład już agencja, która się zajmuje produkcją programu, ona już wie, z czym to się je. No i tam są już inne zapisy umowne i tak dalej, nie? My jeszcze mieliśmy taką wolną rękę co do tego, nie? Ale to byliśmy tak naprawdę rzuceni też na taką głęboką wodę odnośnie tego. Myślę, że wiele współpracy, które braliśmy, były niedowartościowane. Braliśmy za mało pieniędzy. No tak, bo nie znaliśmy rynku, dokładnie, no tak. Aczkolwiek mówię, no przez pierwszy ten rok po programie cały czas mieliśmy te zasięgi, tak? No bo to było tak naprawdę tylko 2 edycje, tak? Więc to też było nadal świeże, nie? No ale po czasie po prostu to gdzieś, no, ucieka, nie? Czyli nie traktujesz tego jako na ten moment głównego źródła dochodu? Nie, w ogóle, już w ogóle nie chcę być influencerem. Ja nie chciałem w ogóle jakby, czułem się z tym niemęsko bardzo. Niemęsko? Niemęsko. Dlaczego? Uważam, że facet, który jest influencerem, to jest niemęskie. Okej. Ale bo co, bo nie wykonuje jakiejś pracy, która miałaby większą wartość niż produkcja kontentu? Znaczy to nie chodzi nawet o sam kontent, tylko po prostu o reklamowanie produktów. Uważam, że to jest zajęcie dla kobiet. No dobra. Sam to kiedyś robiłem. Po prostu czułem się niemęsko w tym, że reklamuję jakieś pierdoły. To co jeśli... O kurde, ale weszliśmy w dobry temat, podoba mi się to. Dobra, a co jeśli załóżmy, masz kanał motoryzacyjny. No to tak, no to wtedy sobie reklamujesz tam... I reklamujesz opony marki X. Spoko, no to jest spoko, tak, no bo tworzysz coś innego, jesteś miłośnikiem motoryzacji, tak? Czy to jest kwestia jakby pewnej kategorii reklam? Tak, tak, spoko, jakby w tej kwestii, bo jakby po hotelu jesteś wszystkim. No tak. I często reklamuje się wszystko, bo nie znamy tego rynku i reklamujemy nawet jakieś... Ja na przykład reklamowałem jakieś kalendarze adwentowe, jakieś takie, wiesz... Co ty gadasz? Sextoysy i w ogóle, no naprawdę, mówię takie rzeczy i po prostu... Okej, tam były fajne pieniądze, ale to robiłem to tylko w sumie, bo tam był trzeba się z czegoś utrzymać, tak? I po prostu na dłuższą metę powiedziałem sobie, ja tak nie chcę, już tego robić. To nie czuję się męsko, po prostu, no tak, czuję się jak baba taka, nie? Mówię, już nie będę robił tego w ogóle, nie robię żadnej współpracy, nie? Jakieś, no bo wiadomo, że jakby, mówię tutaj stricte o takich właśnie, nie wiem, jakieś kosmetyki i tak dalej, no to też tak, zostawmy to dla kobiet po prostu, panowie. Dobrze, no faceci też korzystają z kosmetyków. Też, ale no, uważam, nie wiem, po prostu ja jakoś nie czułem się z tym dobrze. Rozumiem. Powiedziałeś o jednej ciekawej rzeczy i chciałbym trochę cię pociągnąć za język jeszcze, cały czas w kontekście tych współprac. No bo wy wyszliście z programu, trochę wrzuceni na głęboką wodę i też produkcja jakby nie wiedziała, co dalej z wami zrobić. I rozumiem to zagubienie w branży, jest to totalnie logiczne, ale powiedziałeś, że później były już zapisy w umowach. Tak. Czyli co, jakby twórcy mieli przez jakiś czas związane ręce, albo musieli realizować współpracę przez, nie wiem, agencję TVN-u? No teraz ogólnie z tego, co wiem, to tam ktoś trzyma na tym rękę po prostu, tak? To tak nie jest, że oni sobie samowolnie teraz wychodzą z programu i sobie mogą wszystko brać pod siebie i w ogóle. Czyli jest jakaś kuratela po programie? Jest tam jakaś kuratela, tam jest jakaś umowa i nie ma takiej wolności, jak my mieliśmy w pierwszej edycji. Ale rozumiem, że to jest kuratela też ograniczona w czasie, że to nie trwa, nie wiem, tak, 5 lat, tylko rok załóżmy. Szczerze nie wiem, nie wiem, ale jest tam jakieś, też limit jakiś tam umowny jest, nie? No, także tyle mogę powiedzieć. Ja też tak dopowiem ciekawostkę dla widzów i słuchaczy. Mówię tak, i widzów i słuchaczy, no bo jesteśmy i w formie wideo i audio. Przeprowadziłem kiedyś, no bo nie jesteś jedyną osobą, którą ja znam z programu. Ja znam jeszcze parę innych osób z kolejnych edycji i rozmawiałem z jedną z kobiet, i jakby tutaj skończę możliwość identyfikacji, nie powiem, którą, nie powiem, z której edycji, to nie jest istotne. Ale ona mi powiedziała, że jest jej niezwykle trudno monetyzować swoją działalność w sieci, a co istotne, w mojej opinii to była osoba o naprawdę bardzo fajnym PR-ze. Bo wiadomo, czasem jest tak, że są osoby, które pokazują się w nieco ryzykownym świetle, no bo są przebojowe w taki sposób, że niektóre marki mogą tego nie kupować, bo na przykład nie współgrałoby to z PR-em firmy. Zgadza się. To się zdarza. Ale są też takie osoby, które są totalnie bezpieczne PR-owo, z drugiej zaś strony biorą udział w reality show, być może marki dlatego nie chcą też współpracować, nie wiem, ale generalnie to, co było przedmiotem jednej z kilku rozmów, to właśnie to, że ciężko jest, było ciężko pozyskać reklamodawców, rzetelnych reklamodawców, bo wiadomo, zgłaszałeś czasem firmy typu Sexto, jest tak jak powiedziałeś, ale to jest coś, co sporo osób może wcale nie chce mieć takiego produktu u siebie w kontencie. Ja to rozumiem. Ale właśnie, że wyzwaniem było znaleźć coś, co byłoby raczej zwyczajnym produktem do reklamowania, a nie czymś wychodzącym poza kanon, bo nagle producent sextoysów albo czegoś, nie wiem, kalendarzy adwentowych stwierdził, ale to jest super temat, fajna powierzchnia reklamowa. Więc dlatego też tak drążyłem to zagadnienie, bo chciałem poznać twój punkt widzenia i twoje doświadczenia w tym wszystkim. Uważam właśnie tak, jak wiesz, jakby my mieliśmy to właśnie ten luz. Te osoby, które są teraz w tych nowych edycjach, już nie mają tego luzu i szczerze to współczuję im trochę, bo jednak wiecie, że wiesz, jakby... Osoba, oni wiedzą już, z czym to się je. Tak, jakby, no tak, albo, wiesz, osoba też, która idzie do programu, musi z tego zrezygnować. Czyli rezygnuje często z pracy, albo zwalnia się, albo po prostu, wiesz, po programie wracamy do tego samego, wiesz, jakby etapu, no jakby, no musimy dalej funkcjonować, musimy żyć i tak dalej. A jednak wiem, że w tym momencie jest tak, że właśnie, że to jednak tutaj ktoś trzyma nad tym trochę rękę i kontroluje to, kto ma z kim współpracę i tak dalej. Stajesz się trochę produktem, przynajmniej na jakiś czas. Cały czas tak naprawdę. W momencie, kiedy ja zawsze mówiłem to, że osoba, która bierze udział w takim programie, my jesteśmy niczym, nie? My jesteśmy produktem telewizji tylko. My jesteśmy ich własnością. To są mocne słowa. Ja uważam, że taka jest prawda, nie? Ale to jest tak, że czy jesteś chociaż własnością, o którą się w jakikolwiek sposób dba, czyli masz, wiesz, podcięte skrzydła i to jest homonto. Jak jesteś fajny, miły, to jest spoko, nie? Jak jesteś fajny, miły, no to wtedy się o ciebie dba. A jak jesteś takim, powiedzmy, kto się mówi, orłem, tak? Który sam leci w swoją stronę, jakby, wiesz. Starasz się być niezależny. Niezależny, to się nie do końca podoba wszystkim. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Okej. Tak w moim może przypadku nawet było, nie? Tak? No. Tak myślę, no. Uważam, że tam nie wszystkim się może, wiesz, jakby... Nie wiem, może mam taki charakter, może mnie po prostu, nie wiem, ktoś tam nie lubi, wiesz, co chodzi. Ale wiele razy pytałem na przykład o pomoc w niektórych kwestiach medialnych, na przykład nigdy nie uzyskałem takiej pomocy. No, prawda jest taka, że praca z silnymi charakterami zazwyczaj... Jest ciężka. Jest ciężka, no bo nie można nim manipulować. Tak, bo nie można manipulować. Potencjał do jakiegoś konfliktu, czy utarczek słownych, czegokolwiek jest dużo większy, nie? Tak. Więc... No, zgadza się, no. I myślę, że tutaj właśnie w moim przypadku ma to duże znaczenie akurat. Patrząc wstecz, czy byłoby coś, co byś zmienił w przyszłości? I tu już mówię o wejściu na ścieżkę medialną. Czy w programie, czy po tym, jak rozgrywałeś swoją karierę po wyjściu z hotelu? Ja oczywiście pamiętam o tym, że wyszedłeś z hotelu w trudnym czasie, czyli ten lockdown, o którym wspominaliśmy. Tak, no. Jakby to są totalnie porąbane rzeczywistości. A to też było dobre. To też było dobre, tak? Wiesz? To zadziałało na plus. Uważam, że to było bardzo dobre ogólnie dla wszystkich, ponieważ, wiesz, ludzie też siedzieli w domach i co robili? Oglądali telewizję. No tak. Wiesz, więc to też na pewno dla nas poszło mega dobrze, bo ja nawet nie pamiętam, czy była, nie wiem, czy ktoś w ogóle kiedykolwiek, ja wiem, że chyba Marietta zrobiła 388 000 followersów zrobiła po programie. Nie wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek, w jakiejkolwiek wcześniejszej, teraz późniejszej edycji, czy był w stanie taką ilość zgromadzić. Chris chyba też zrobił za 330 000. Ale co, Marietta podzieliła los całej reszty, czyli spadek zasięgów? Czy jest jedną z wielu osób, której w miarę udało się to utrzymać? Na pewno, nadal tam jest, gdzieś tam bryluje na ściankach, ale wiesz, ma męża teraz, wiesz, wzięła ślub, Chris tak samo też jest zaręczony, wiesz, ma 2 dzieci, no kurczę, no ludzie, naprawdę się zmieniło w 4 lata życie. Czy zasięgowo? Chyba, kurczę, nie wiem, Marietta, pewnie pospadały jej trochę zasięgi, każdemu spadają. Ja zauważyłem jeszcze pewną prawidłowość. Taką, że sporo osób po programie odnajduje taką trampolinę we freak fightach. I tutaj mógłbym jako przykład podać Grześka Głuszacza, tego, który brał zresztą udział w All Stars. Znasz ten świat dobrze. No, znam dobrze, no bo jak sam wiesz, jest to też jakiś tam obszar biznesowy, w którym się poruszam, chociaż nie agencyjnie, tylko już powiedzmy bardziej mikrofonowo. No Grzesiek bije się w jednej z polskich federacji freakowych. Już bił się raz. Dwóch chyba już nawet. Ach, faktycznie, bo on jeszcze miał epizod gdzieś indziej. VIP chyba. Tak. No i wiemy też, że będzie bił się, tak jak nagrywamy ten odcinek, no to jest jeszcze przed walką, więc będzie, no to czyli wobec sobotę, tego, to będzie jego trzecia, tak, nadchodzącą sobotę będzie się bić na kolejnym prime. Jakby on skumał to, że to jest trampolina i tutaj można sobie trochę zarobić. Grzesiu jest specyficzny, właśnie Grzesiu jest taki wygadany. Zanim on był w hotelu, to on już się pojawiał na konferencjach przecież. Ja nie wiem, czy pamiętasz takie momenty. Ja pamiętam, nie, ja dobrze śledzę cały ten świat. Okay. Ja bardzo dobrze śledzę świat freak fightów i w ogóle medii w ogóle, więc jak każdego gdzieś tam, ktoś może mnie nie znać, ale ja go znam. Na przykład wiem, że Grzesiek, on już wtedy dymił tam na tych konferencjach i dopiero potem był w hotelu, nie? Okej, to ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. No właśnie. No. Pytanie jest takie, czy twoim zdaniem to nie będzie bardzo powtarzalny wzorzec zachowania, że kończysz program i idziesz się bić? Wiesz co, nie, bo ogólnie ja właśnie nie wiem nawet na jakiej zasadzie on w ogóle się bije tam, czy on ma pozwolenie na to, bo my, jeśli chodzi o... Czyli tutaj TVN i te umowy, o których mówisz... Też, tak, wizerunek, nie? Okej. Więc ja też nie wiem, jak tutaj jest z Grześkiem, czy on ma jakiś zapis w umowie, czy coś, którym pozwala na to, czy ma pozwolenie bezpośrednie, bo to też, my też na przykład musimy się pytać o takie właśnie większe medialne jakieś tam wystąpienia i tak dalej. Powiedziałeś musimy. Czyli ciebie obowiązują jeszcze jakieś zapisy teraz cały czas? Tak, cały czas, no. Ale w moim przypadku... No tak, już ustaliliśmy... Ja i tak idę pod, wiesz, idziesz pod front, to już wiemy. Okej, ale to bardzo długo. To długo. Wow. Tyle. Tyle lat. Tyle lat. Czyli jeszcze... Dla wszystkich osób, które słuchają, a nie oglądają, Matt pokazał 5 palców, czyli 5 lat łącznie. 5 lat, no. Kurde. Pół dekady, kawał czasu. Dużo, dużo. To powiem ci, że to jest... Ale muszę przyznać, że wiesz, nawet na etapie, gdzie ja tak się rozwijam jako muzyk, gram koncerty i też udzielam wywiadów i tak dalej, gdzieś tam się pokazuję, to nie miałem nigdy u nich żadnego problemu, żadnego zgrzytu nie było. Pamiętam chyba raz tylko była jakaś wiadomość mailowa, wszyscy dostali, że trzeba takie rzeczy robić. I to było na samym początku premiery hotelu, jakoś tak, nie? Ale przez te ostatnie 4 lata nie miałem ani razu żadnej wiadomości takiej, że Matt, czegoś ci nie wolno robić, masz się nas pytać i tak dalej, nie? Nawet miałem pozwolenie w jednym programie być, jeszcze w telewizyjnym. Był taki moment, że nagrywaliśmy program, taki jeszcze jeden. Niestety on nie został wyemitowany, ale ogólnie tutaj chyba pod górkę nie robią mi. Przyszłość. To jest ostatnia rzecz, o którą chciałbym zahaczyć. Jakie masz plany na przyszłość? Wiemy, że muzyka jest rzeczą, w której się dobrze poruszasz i dobrze czujesz, ale wiadomo, że to będzie na pewno każdy kolejny krok będzie czymś większym, ale czy coś jeszcze? Przyszłość to jest taka, żeby cały czas się rozwijać jako muzyk, żeby za kilka lat być najbardziej znanym muzykiem latino reggaeton w Polsce. Grać coraz więcej koncertów, wydawać coraz więcej muzyki, piosenek, robić piękne kolaboracje z innymi artystami, dużymi teraz i po prostu się rozwijać, przedłużać sobie te 5 minut po Hotel Paradise, o tak bym powiedział, no. Tego też ci w takim razie z całego serca życzę i będę na bieżąco obserwować, czy to jest ten kierunek, który dalej trzymasz i czy tam ci idzie. Więc ogromne dzięki. Szanowni Państwo, moim dzisiejszym gościem był Mateusz Szek, zwany jako Matt Palmer. Dziękuję serdecznie. Powiedziałem zwany? Znany jako Matt Palmer. Znany również jako Matt Palmer. Wbijajcie na jego Instagrama, tam będziecie mogli sami zobaczyć, no właśnie, jak te muzyczne dokonania wyglądają. Zapraszam was do tego, żebyście byli z nami, sprawdzali, co dzieje się na kanale podcastu Post Sponsorowany. Ja nazywam się Patryk Trzaska i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. Dziękuję.